Kanał Food Truck wystartował 13 stycznia 2019 roku i do tego czasu wyprodukowaliśmy 50 regularnych odcinków, które wygenerowały ponad 10 milionów wyświetleń. Naprawdę poważne liczby. Dobry, imponujący wynik, ale jestem też dumny z tych anegdot, które znalazły się u nas we wszystkich odcinkach. Było ich naprawdę dużo, były smakowite. No i to jest taka dobra okazja teraz, żeby chyba sobie je wszystkie przypomnieć. Żaden capo di tutti, choć mówią na mnie capi. Ponoć mam dwie lewe ręce, nogami wiążę krawaty. Tarnów, Kraków, Leicester, dziś mnie spisują na stryk. O, ty musisz zaproponować. To jest klasyka. To jest człowiek zakochany w Michaelu Jacksonie. Chyba całą ścianę miałem w plakatach. Tak? Michaela. No. Ty miałeś więcej plakatów Michaela Jacksona niż plakatów, no ja nie wiem. Na tamten piłkarzy? Czas? Piłkarzy? Piłkarzy wtedy nie miałem w ogóle. Nie, tylko Michael Jackson wtedy był. Zobaczysz, bo wieszamy bez pardonu. Syn Radziana i Golan Lufa, o nie pyta, gdzie i komu. Zasypiam rowieczem G od 15 do 16. Naładuję baterię, zapierdalam tak jak kanty. Pytanie jest takie, czy puszka naprawdę dalej jak kanty, nie? No co, 60 siły nie ma. No dobrze wymyślił tutaj, nie? A co mama polonistka, on to zapisała, nie? Ale ja jestem bardziej, wiesz, wychowany w szatni, nie? Mama do 13 roku życia mnie pilnowała, a potem jak do Wronek już wyjechałem, to wiesz, jak to w szatni. Czas? Start. Trener? Nie. Peszki! Brawo! Wiedziałem już, k***a, pobiegłem! Jakbyś na swoim ślubie tak się upił niesamowicie. Szukaliśmy go przez 2 godziny, bo poszedł spać w krzakach. Naprawdę, po swoim weselu, szukaliśmy go 2 godziny. Ale powiem mi jednego, wiesz, bo ja mieszkałem na Dębowe w Katowicach. On był na imprezach. Kasa mu się kończyło. I zadzwonił do mnie o 2 w nocy. I przeszedł pokazy, wiesz? Odpowiadają w telewizji, bo jeszcze mi nie oddał kanał. Łukasz Skorupski, zarabiasz człowieku w euro, no oddaj. Ile ma ci oddać, powiedz, to wyślemy ci. Z odsetkami, no. Kurde, czekaj, ile już lat? 7? Policzmy, że 7 lat. Powiedz, żeby wysłał 500 000 euro. Poleciliśmy sobie do Monte Carlo i poleciałem absolutnie nie mając ochoty na grę, więc poszedłem, wziąłem tylko paszport, nie wziąłem w ogóle kasy swojej i siedziałem koło Radzi i Radzia sobie grał. No jak tylko wygrywał, to ja siedziałem koło niego i on nie widział, a ja do kieszeni. On był sfokusowany na grze. Do kieszeni. I Radzia mówi, kurde, wszystko przegrałem. Ja mówię, nie, wygrałeś 200 tysięcy. No i to jest właśnie taki Radzia Najgolan, nie? On naprawdę już wierzył, że on wszystko przegrał. Takie chyba najbardziej zaskakujące dla mnie również, no to był wyjazd po Andreja, kiedy tam w nocy się dowiedzieliśmy, że jest tam 2-3 godziny następnego dnia rano, kiedy możemy spróbować się jakoś dogadać, udało się ogarnąć jakiś samolot, wylądowaliśmy w tych Koszycach, to takie zupełnie nic. Wjechaliśmy do pustej restauracji, przyszli bracia Podolakowie, właściciela tam połowę tego całej okolicy, no i że może jakieś śniadanie i na to śniadanie na dzień dobry butelka koniaku wjechała. O godzinie? 9:00 na czczo. No i wypiliśmy 2 butelki koniaku, tak naprawdę ja sam ich 2, bo Dominik tak jakby się oszczędzał trochę, czyli to nie było mało. Później zrobiła się gdzieś typu 10:30, więc to było takie dość szybkie tempo. Później na śniadanie zaserwowali steki takie olbrzymie. Wiadomo, trzeba było czymś przegrać. Udało się to wszystko rzeczywiście dogadać. Dobrze, miałem taką obawę, rzeczywiście wychodząc, że oni mogą następnego dnia rano mówić, że tam coś nie pamiętam. Nie znałem tak gości, ale zachowali się bardzo honorowo, wszystko doskonale pamiętali i zrobili dokładnie tak, jak ustaliliśmy. No i ta droga powrotna już była taka, że tam nie pamiętałem specjalnie. Dominik tylko później się śmiał, że paliliśmy w małym samolocie papierosy i pilot był strasznie wyrozumiały, bo nic nie było widać w środku. Jeżeli dobrze pamiętam, on mówił, że go nauczyłeś palić? Było coś takiego? Że ja nauczyłem... Tak, czy on ciebie? O. Widzisz, jak to mam nadzieję, że on tego nie powiedział. Nie, historia z papierosami to w ogóle też no głupota. No, ja zacząłem palić w wieku 31 lat i to było przed meczem z Realem Madryt. Ja ładnie położyłem się spać, Darko akurat od wielu lat palił papierosy. No i pali w tym pokoju. Ja mówię, Darko, mam do ciebie prośbę.
ja już bym chciał pospać, dymu jest w pokoju tyle, że ja już ciebie nie widzę, czy mógłbyś wyjść na balkon? On mówi, dobra, ostatniego, ale chodź ze mną, bo tak samemu palić to jest dramat, nie? A mnie, Darku, ja to się zachłysnę jak małpa dynamitem, no co ty? Mówi, jednego na farta i zobaczysz, jutro zagrasz ekstrema. Mówię, w porządku. Po jednym i idziemy spać. Ale zapaliłem. Następnego dnia mecz z Realem Madryt 0-0 i ja zagrałem ekstra mecz. On mówi, widzisz, teraz nie zmieniaj. Teraz przed każdym meczem po jednym. No i tak było po jednym, potem było już przed treningiem i tak się zaczęło. Ja byłem w Polonii 2-8, czyli to było 11 lat temu, czyli miałem 21 lat, taki wiesz, jeszcze młody nie do końca. I nagle na mecz Polonii, my jechaliśmy do Łodzi, ja pamiętam jak do tej pory, przyjechali na stadion no z 15 kamer telewizyjnych. Ja je liczyłem tam gdzieś po cichu, wiesz, żeby nikt nie widział, ale się trochę, wiesz, no nie było mi łatwo wyjść. Schowałem się jakby wtedy, nie? Przeszedłem szybko do autokaru. Jeszcze nigdy nie widziałem tyle kamer skupionych na sobie, nie? I weszliśmy do autokaru, pojechaliśmy na mecz i wiesz, ja z trybun w Łodzi. Majewski, ty pijaku! I tam sztukę słyszysz, jak otwiera. I ja mówię... Moje zdrowie. No tak, najlepszego. Ale wiesz co, wtedy, no, jak wtedy to się skupiło na mnie, bo tak. Zasnąłeś w lobby. Artek, tak. Artek sobie jechał... W Celticu grał? W Celticu grał. A Dudy sobie jechał do Auxerre. I oni nie przyjechali do Polski. Ale tam była historia, do dzisiaj jest to, no nie wiem, podejrzewam, że no. Też może zmierzacie do tego albo i nie, no. Że na płaski talerz, no to Dudy może nawet opowiadał, nie wiem. No, nie, ale nie, no, no, na płaski talerz wrzucałem płatki i mlekiem zalewałem, nie? I wszystko się rozlewało, że zszedłem na drugi dzień. Ale to też z historii. Dudek. Pletikosa? Pletikosa? Pletikosa, no, Polak, no. No, sí, no, no. Pletikosa, no? Pletikosa, no. Pletikosa i Boruc są Kroata. No, Boruc jest Polak. Ale jest Polak, tak jest. Pletikosa jest Kroata. Z Kroata. Ale mnie zgibokali, okej. Nie byłem z Grzeszkiem Sandomierskim, Grzegorz Lech. Mega postać, wiesz, budzę się w nocy, jara faję, dym, nie widzę go, a łóżko stało 2 metry obok. Mówi, no co młody, kładź się spać. A ja na drugi dzień wychodziłem na Wisłę, nie? I tam Baszczyński mi bramkę ładował, nie? Więc wiesz, Grzesiek Szamotulski. Naprawdę miałem... A z Grzeszkiem pamiętasz historię? No bo to też jest taka postać. On taki twój mentor przez pewien moment nawet chyba. To prawda. Dzięki... Byłeś klakierem? Byłem klakierkiem. Zawsze się witamy, młody wiesz, do dzisiaj. Dzięki niemu też trzeba powiedzieć, zdobyłem Puchar Polski i grałem od tej drugiej rundy do finału, bo on miał grać na Arce Gdynia. W zimę wyszedł w ręczniku, wiesz, lustereczko, goli głowę i mówi, nie jadę, nie gram. No i wziął mnie trener Probierz i ja zagrałem na Arce, obroniłem karnego. Krycha w ramach przygotowania merytorycznego do tej rozmowy pytał, jak się nazywa ten trzeci bramkarz powołany w twoje miejsce, więc rozumiem, że miał przygotowany jakiś żart, więc to jest ten moment. Krycha. Jaki żart? Wcale, że nie. Jesteś lepszy. Najlepszy jesteś. Jak się bramkarz, który został powołany za mnie? Kikiewicz. A na imię? A co, myślisz, że ja będę, co? Ile razy Union Berlin na pozycji bramkarza. Z numerem 1 nawet. No i co? Zaskoczyłem cię trochę, co? No. No właśnie. A jak ma na imię w końcu? Nie przesadzaj. Szanujmy się. Sebek Mila, bezguście bym to nazwał. Naprawdę, czasami się tak fajnie ubierał, śmiesznie, bo wtedy z Pumą współpracował, że się śmieliśmy w szatni. Ale no piłkarz lewą nogą krawaty wiązał. Ale co, że zakładał powiedzmy garnitur? Spodnie z jakimiś takimi, wiesz, ściągaczami tu z dołu, że nie wiem, jakieś sznurki takie wiszące tutaj, że nie a wiadomo. Na górze garnitur. A nie wiadomo było, o co chodzi, nie? Ale nie, no Walduszek Kielski miał, wiesz, przesympatyczny, teraz 100 razy lepiej się ubiera jako ekspert, więc chwała mu za to. Aha, najfajniejsze to było, jak dostałem tą wypłatę, to mówię, no rzeczywiście kupię sobie samochód, a marzyło mi się RAV, RAVka, tak? To ja ta RAV, nie? I tam idę do klubu i mówię, że ten RAV bym chciał kupić za te pieniądze. No i taka pani, która się mną opiekowała i tak bierze mnie na bok i mówi tak, Sebastian, wiesz co? Musisz sobie lepsze kupić auto, bo prestiż stracisz, jak będziesz przyjeżdżał na RAVką. Wiśnia jeździł RAVką. Znakomite auto! Ale ja wtedy, tak ale wiesz, na czym polega różnica? Że ja wtedy prestiż zyskałem. A ty byś stracił. No i tak się właśnie stało, że wziąłem BMW. Był strajk.
okay. Na autostradzie, że oni musieli zatrzymać na autostradzie ludzi, nie chcieli przepuszczać, żeby nie płacić za autostradę, nie? I policja nagle stawała i my gdzieś tam próbowaliśmy bokiem i jednego dnia, bo my jechaliśmy we trzech, we czterech, wynajęliśmy takiego pandziaka samochód. Pakowaliśmy się do pandziaka i koleżka kiedyś prowadził i już byliśmy na autostradzie, uciekliśmy do policjanta w prawo i on mówi, ty zatrzymaj się, a nie w pizdu, tak naprawdę i uciekliśmy, a oni to samo, ręka mówią i się zaczęli śmiać, że w ogóle coś takiego zrobiliśmy. Ja na przykład jak stadion zacząłem pierwszy raz, nie, widziałeś, poszedłem do łazienki, bo to musiałem się załatwić, nie, ja patrzę, a tam dziura tylko te na stadionie. No nic nie było, nie mogłeś usiąść, czwórki sobie robiłeś przy okazji, nie miałeś trzymania. Robisz dwójkę i czwórki, tak. Zarazem. Z drugiej strony no. I się opakowałeś i na dole i na górze, nie? Kosa. Tak jest! A, dobre, kurwa. Mieszkaliśmy razem w pokoju, gdzieś na zgrupowaniach przed meczem. Za dużo tego nie było, pojąłem na trzech meczach. Zaprzyjaźniliśmy się z serią. Ale przynajmniej wszystkie dobrze pamiętam. Super wyjazdy, dla mnie super wyjazdy. Dużo ich było. Bo to chłop, który nie nosił ani skarpet, ani... Tej drugiej części bielizny? Majtek. Ja byłem w szoku. Bałem się nawet. Tak, właśnie. Wchodząc do pokoju, generalnie no zawsze była ta siesta po obiedzie i dopiero później jechaliśmy na mecz. No i on zawsze ten rytuał, o zawsze, trzy razy. Roy, może tylko przy mnie. Może podobało mu się, nie wiem. Ty wchodziłeś do pokoju, tam były pączki, pyta się, czy mnie napełni, on mówi, że miłością. Właśnie, ale ja dopiero pamiętam, że rozmawialiśmy z tobą po nagraniu i ty zacząłeś mówić, no ja go Donaldzie mogliście zapomnieć. Więc skoro u Darka zapomnieliśmy, to u ciebie musimy już nie zapomnimy. Dokładnie. I Donald Guerrier, musisz nam chociaż jedną sprzedać. No. Pana Zbysia Dudi poprosił o najmocniejszą, jaka tylko jest, rozgrzewającą maść. Wysmarował mu majtki, on założył te majtki. A że Donar jest bardzo inteligentnym człowiekiem, ściągnął te majtki i poszedł pod gorący prysznic. O Jezus Maria. I się umyć. Jezus Maria. Na drugi dzień chłopak nie mógł trenować, bo miał wszystko popalone. Ja pierdolę. Trener Franek Smuda zawsze się... Pozdrawiamy trenera, bo przecież mieliśmy innego na futraku. Zawsze ich Pompa nazywał. Ej, Pompa, ty pół Krakowa przetrąciłeś już. Ogeriesz. I Sankin, tak? I Sargi. Tak. Nie spodziewałem się po 10 latach, że jeszcze takie ćwiczenia będę robił. Jest strumień i jeden z zawodników rzuca ci piłkę, a ty szczupakiem odbijasz, wiesz, głowę przez 5 minut. No mnóstwo, nie chcę też gdzieś szczupak tam... Szczupak do perfekcji panowie. Do perfekcji, tak. A wiesz, akurat duże sytuacje w meczu, tak, że tym szczupakiem uderzasz, nie? Typowa wojskowa. Sytuacja bardzo meczowa. Chyba, że ćwiczyliśmy cieszynki, nie wiem. Nie wiem. Graliśmy z jakąś drużyną japońską albo, nie wiem, z Azji. Całe szczęście, że byłem na ławce. Całe szczęście. Tam oczywiście trener już tam nie miał ze wszystkimi juniorami, jak on to nie miał po drodze. I na lewej obronie grał taki zawodnik jak Remigiusz Żywacz. Trener go nazywał Żywacz. Żywacz. No i to było po drugiej stronie boiska. Nie wiem, czy chciał go opierdzielić, czy dać mu jakąś wskazówkę. Raczej opierdzielić. No i odwraca się do tej ławki trener i tak... Ty, jak mu ten Żywacz na imię? Kamil Kuczak mu odpowiada, Remigiusz trenerze. Jak? Remigiusz trenerze. O kurwa. To musiało być piękne. Jest, to musiało ale nie powiedział tego i bo dalej żywać! A numer uno to jest Massimo Ferrero. No, wiadomo. Daj, chustami, nie tak, no, się pamiętaj tą historię, jak byliśmy za tenera Valtarazegi na obozie i gramy jakiś sparring z jakąś tam drużyną. O, leci helikopter, a ta prezydent Ferrero ląduje na wojsku, gdzie gramy spike. 30 minuta, wszyscy zatrzymują, ląduje helikopterem, wysiada, helikopter odlatuje. A on na trybunki. A on na trybunki. Na środku wojska, no. Wcale mnie to nie dziwi. Spokojnie, nie. No jaje jak berety. Słyszeliśmy od Łukasza Fabiańskiego, że sam Ignacy cały czas myślał, że jest gangsterem i tak się zachowywał. Tak? Każdy z nas miał takiego kolegę w szkole, który, wiesz, miał silnych kolegów i przez to myślał, że jest fajny, no. Okej. Okay. W Polsce jest takie fajne powiedzenie, wyżej sra niż dupę ma. Pojeździliście też trochę po Europie i też mieliście okazję poznać kilku wariatów.
Oj tak. No właśnie. Dekali wspomniane. No nie, nie. Czyli Betali. To jest taki numer jeden, jeśli chodzi o tych najbardziej ekscentrycznych. No ja, słuchajcie, wsiadłem z nim w samochód niestety po kolacji, bo nie wypadało, nie. Po pierwsze, nie przyszło mi do głowy, że on go będzie sam prowadził, jak się budziłem. Patrząc na to, co było w trakcie kolacji. No akurat może nie aż tak dużo, ale, troszkę. No i to było jedna z takich, powiedzmy, bardziej stresujących 40 minut w moim życiu. Ze względu na styl jazdy? Jako, też, ale jako anegdotę wam powiem, że właśnie nam chłopaki mieli za nami jechać, oczywiście się od razu zgubili, on stanął w samym centrum, na największym skrzyżowaniu, wysiadł z tego samochodu, zostawił mnie w środku i zaczął kierować ruchem. Naprawdę. Poważnie. Jeszcze policja dał strajk, przegonił ich, zaczął nam kierować ruchem, kazał wszystkim się rozjechać, włączył awaryjne światła, ci dojechali, dopiero pojechali. On jest niesamowity. Wasyl, patrz kto do ciebie dzwoni. Kurwa! Siema brylant! Nie nagrywaj, kurwa. Kurwa, już tu miejsce dla ciebie szukuję. No masz, kurwa, jak to wyglądał. Wszyscy robią to, nie? No. A ja nie krzyżuję rąk, okay, tylko masz... daję tak. A, okay. Jedna na górze, druga. Czy prawa na górze? Tak, bo jedna, czy prawa, czy lewa. Bardziej i? Prawa. Bardziej prawa. I lecimy, nie? I lecimy, opalamy. Tak. Opalamy w fajerwerki. Czyli nie krzyżujemy, bo krzyżuje to wiadomo ten... Wajernik, tak on się na... Lewandowski. A ten z dziewiątką na plecach? To jest wspólny znajomy. Rozmawialiście dużo? To jest właśnie to was trochę na początku? Wiesz co, no rozmawialiśmy, no i on mówi, że maszyna, no. Wiesz, no on zbudowany, jak go zobaczył jego nogi, no to nogi ma jak ja dwie razem siedzę. I jest no, okrutny koń. Jest na siłowni, ale w ogóle nie robi na przykład ćwiczeń na nogi, no bo ma za duże nogi. Mhm. I mówi, że był trening w Bayernie i wiesz, jako młody, on tam przychodził do drużyny, trenował i mówi, że lewy miał piłkę i chciał, wiesz, w niego wejść, tak pokazać mu, że siła, że ma siłę, że chciał go po prostu zmiażyć. No mówi, że ja w niego wchodzę, a on łapka, obrócił mnie, pobiegł dalej, a ja leżałem na ziemi. Pamiętam, na ilu treningach w Lechu była gra taktyczna, kontrolna taka i ja zawsze mówię, Robert, musisz poprawić sobie krycie piłki ciałem i para Arboleda on. To było już... I on, ten chłopak, z tego coś skorzystał. On go wywracał, krzyczeli, faul, trenerze. Ja mówię, nie ma faul, jaki faul, dalej tego, nie. I co? I teraz przyjmuje piłkę nawet w powietrzu, w kontakcie z obrońcą. Dusan w meczu przed sezonem został kopnięty w jakimś meczu z niemiecką, z Bochum chyba. No i naciągnął więzadło poboczne, czy wewnętrzne. No to 4 do 6 tygodni miał mieć przerwy. Poleciał do Serbii, ktoś mu zrobił jakiś program specjalny, pijaki opracował, w 10 dni miał wrócić do treningu. I po 10 dniach on powiedział, że jest gotowy do treningu, no i robił pasy z drużyną, wszedł do gry na utrzymanie i mieliśmy małe gierki. A on stoi na boisku, a trener do niego mówi, Duszan, co robisz? A on mówi, jestem gotowy do gry, więc gram w gierkach. A on mówi, nie, ty miałeś zejść do środka, bo jesteś kontuzjowany. On mówi, nie, ja zostaję. 3 go ściągali z boiska. 3, dosłownie. Przyszedł doktor, przyszedł fizjoterapeuta i trener. Trzymali go jak, wiesz, jakiegoś psychola, że musiałeś kaftan bezpieczeństwa założyć, żeby go ściągnąć z boiska. On siedział obok mnie w szatni, to szafka była rozwalona. I poszedł do domu, następnego dnia tam zapłacił z 200 euro kary i ale to pokazuje jego mental też. A kto w Loko robi największe wrażenie piłkarskie, tak jak wszedłeś? Bo jednak grałeś z poważnymi piłkarzami wcześniej też, a w Loko to na przykład, nie wiem, Farfan. Może bracia pod względem piłkarskim, czysto piłkarskie, wydaje mi się, że brat Mirańczuk. Jeden tylko czy obaj? Ten z numerem 59. Brat Mirańczuka robi. Ten z numerem 59. Czekaj, Aleksiej, co tak, zaskoczyłem tak. Cię? Nie, ale nie. No bo wiesz, że my ich nazywamy brat, jednego i drugiego. Że jakby jako... Taką mają ksywa, tak? Brat. Tak, brat. Brat, okay. Ze względu na to, że no, nie odróżniasz ich. No i wszyscy na nich mówią brat. Tylko problem jest, jak jeden gra na dziesiątce, drugi z lewej, więc wiesz... Brat, lewa! Ja czy on?
Oni z tego są tacy sami też, czy właśnie się różnią mentalnie na przykład? Bardzo podobnie. Tylko to jest normalnie, oni wszystko robią ze sobą. Wszystko. W pokojach razem też zawsze? W pokojach, mają tą jedną tylko dziewczynę razem. Wszystko razem. Ale i ciągle się kłócą. To jest niewiarygodne. Tak? No, jak można się tak kłócić i wyzywać? Zawsze kogoś, kogo znasz lepiej, możesz tak, pozwolić tak, sobie tak, na więcej w takiej relacji. Zdaję sobie sprawę, ale... Nie aż tak. Aż mówię... Panowie, trochę kultury. Ja tu przyjechałem z Paryża. No właśnie, ty. Ma swój bucik, no wiesz. Chodzę często w garniturze, no zachowujcie się. Pamiętacie? Biało-zielona. Pamiętacie tę drużynę kibicom Legii? Nie kojarzę się zbyt dobrze, wiadomo. Beresiowi też nie. Beresiowi tym bardziej nie. Tym bardziej bo nie. W przeciągu 5 minut 6 bramek straciliśmy. Dzięki, Beres. I tu jest czarodziejska koszulka. Celticu Glasgow i co jest najśmieszniejsze, że ja teraz właśnie siedzę na kanapie, jestem bezrobotny, jak na razie bez klubu. A tutaj mam takiego gościa, Virgil van Dijk, który był kręcony przez Miro Radowicz. I gość ma dostać złotą piłkę. I gość ma dostać złotą piłkę, to Rado nie wiem, co powinien dostać. Rado dostanie złotego Jacka Danielsa, wiesz? Chyba ode mnie. Byliśmy na obozie w Niemczech, w niedalekiej kolonii. I Santi nas dołączył. Pierwsza sesja treningowa, na której on grał i były gierki. Po tej sesji treningowej od zawodników Arsene Wenger dostał aplauz. Za to, że ściągnął kawarle. W sensie wolny, niski, jeden z najlepszych, z jakim grałem. Miał taki łeb i taką technikę. Szybko myślał właśnie, nie? Niesamowity. Nawet nie jestem w stanie powiedzieć, jaka była jego największa zaleta. Tylko po prostu grałeś z nim i miałeś takie, Boże Święty, jaki on jest dobry. Dla mnie największe wrażenie, uważam, że zawodnikiem, który robi największe różnice w PSG, to jest właśnie Verratti. Mhm. To jest naprawdę fenomen. To jest gość, który naprawdę mówisz, wow. To jest bardzo proste, co robi, ale to jest, no, to jest doszlifowane do perfekcji. To jest coś niewiarygodnego w momencie, że kiedy oglądasz mecz i mówisz, a, on robi wszystko tak jak trzeba, ze względu na to, że ma tą właśnie wizję wokół siebie, która ułatwia granie. Bo nie musisz być wyszkolony bardzo technicznie, żeby to robić, no ale to zachowanie, że w momencie piłka idzie, a ty jesteś w stanie obrócić się, zobaczyć, gdzie są zawodnicy i gdzie zagrać, to on ma doprowadzone do perfekcji i stąd ta łatwość gry dla niego. Czasami jakąś strzeliśmy bramkę na treningu czy coś takiego i właśnie, ale nie powiem ci jak dokładnie jak ta sytuacja wyglądała, ale mówił, wejdź sobie na YouTube, zobacz moje 100 bramek. A wiesz co później? Zobacz te kolejne 100, nie? I zobacz te kolejne. Could you pick, for example, 3 of them, which made on you the biggest impression? Well, so many. Roberto Carlos, who is the guy I most sleep with, because you know, when you are in training camp, you share the room. So I was like 15 years share the room with Roberto Carlos. And, but it was good time. Yeah. I tell that I sleep more with Roberto Carlos than my wife. To była sytuacja w drugiej połowie, przegrywaliśmy już chyba 2-1. No i Ronaldinho wchodzi na boisko, jest rzut z autu. Ja stoję z Ronaldinho, mam go na klacie. Krzyczy coś po portugalsku do Robinho. Jeszcze wtedy nie rozumiałem nic. Rzucił, obrócił się wzdłuż linii boiska. Robinio ćwiczył sobie na mnie z wody. Zrobił przekładkę do środka, ja zanim się zdążyłem obrócić, patrzę, Ronaldinho cieszy już się. Fenomenem dla wszystkich w Polsce był twój kontakt i dobra relacja z Paquetą, bo on nie mówi po angielsku chyba, po włosku nie, też jeszcze. Nie. Ale on mówi po portugalsku, ty mówisz doskonale podobno. Jak się dogadujecie? Słuchajcie, macie ten troszeczkę po tym włosku gadamy, takie proste słowa. I czasem te proste słowa są dla nas bardziej rozumne. To może jest śmieszne, bo trener Gattuso zawsze się śmiał. Nas później wyzywał, dwa mongoloidy, mówię do nas, tak, dwa mongoloidy. Jak to jest, że wy po włosku dobrze nie gadacie, on po angielsku nie rozmawia, tylko po portugalsku, jak wy się dogadujecie. Nie? I zawsze, później jak wychodziliśmy na trening, to z Paquetą robiliśmy, ale że wychodziliśmy razem, że ziomki takie wielkie, a trener zawsze mówi dwa mongoloidy. Ale słyszałem, że on też potrafi być ostry, że ma taki balans, prawda, że tam lepiej czasami nie podchodzić, bo po prostu wiesz. No, jak jest praca, to jest praca i tam jak coś mu nie pasuje, to potrafi się bardzo
bardzo. A ciebie kiedyś tam, ty miałeś nie? Nie raz, tak? Pamiętam, dopiero co przyszedłem tutaj do Borussii, trenowałem na lewej obronie, wtedy graliśmy chyba 11 na 11, zapędziłem się w akcję ofensywną i nieszczęśliwie dostałem piłką tam, gdzie lepiej nie dostać. No i leżę na boisku, no a tak słyszę z boku, piszczu, co ty tam robisz? A mówię, no że dostałem. A mówię, no brzydko powiedział, że nie obchodzi mnie to, tylko mogło ci urwać, ale najpierw masz być na swojej pozycji. I od tego... Możesz się urwać, ale odbudować formację trzeba, tak? No tak, no ale wyobraź sobie, że od tego zapamiętałem i zawsze miałem później w sobie taką obowiązkowość, że obojętnie co robię z ofensywie, to muszę być z powrotem. Ale jest jeszcze coś takiego w Marcelo Bielsie, co obrosło legendą, jego taka ekscentryczność. On potrafi ludziom roznosić bilety tam, gdzie mieszka w miejscowości. Idzie do sklepu, robi zakupy i daje na przykład pani na kasie bilety na mecz. Zrobił loterię dla ludzi, którzy pracują w klubie. Zrobił im i mieli do wygrania samochód, wakacje, MacBooka. I on to finansował? I tak, wszystko on. Wiem, że Kitmani wygrali samochód na trójkę i dostali samochód, sprzedali się przy nim. Directly from Copenhagen, I have 7 bags, big bags. I get picked up by the Kitman, and as we talked about before, the dressing room was really that big. I mean, I have all my bags here, all these guys are coming in, you know. I'm sat next to Brian Robson, I've got Mark Hughes over there. I'm having a little bit, what's going on here, right? And then we go for our first training session in pre-season. And Brian Kidd, who's a coach, they put up 2 boxes, right? And he says, okay, we'll have an easy start. We'll do the boxes, and then, and he points to me, Peter, you can go with the other goalkeepers over there and do half volleys. And I'm like, no, I'm in the boxes. And he's like, no, you're not. Oh, yes, I am. I'm in the boxes. Because no, you can't. You know, and the player's like, no, you know. Put this fucking goalie to the goal. So I just went and stood in the box. Stood there, waited. And then eventually they had to start. It became normal that I was part of that. So it wasn't, I didn't ask. Ale chcesz nam powiedzieć, że seniorska szatnia zabiła w tobie... Tak, bo mówię, wracając, przychodząc do takiego, tak, do Lecha, wchodzę, nie wiem, wszedłem w szatni, trening jeden, drugi, trzeci, czwarty, gdzieś tam jeden na stratach, wiesz, walenie i rąbanie. No i co taki młody, nieukształtowany charakter, zaczynasz grać prostą piłkę po prostu. I nagle, wiesz, no jesteś przestraszony. Nie chcesz, wiesz, dopiero co wszedłeś, nie chcesz, żebyś gdzie zaraz... Być outsiderem w tej drużynie. No i co potem? Dostajesz piłkę, odgrywasz. Dla mnie ten przepis młodzieżowca to jest po prostu to jest dramatyczna sprawa, bo to, czy mamy jakąś ligę na świecie poważną, która ma taki przepis? Chyba nie, natomiast no też się teraz w szatniach, no jeżeli my nie będziemy kontrolowali po prostu tej szatni, to dzisiaj te młode chłopaki to się będą panoszyć po tej szatni. To chodzi, żeby to jednak cały czas ta dyscyplina gdzieś tam funkcjonowała. A musiałeś ich ściągać na ziemię trochę niektórych? No, nie tylko mówię o Śląsku, ale ja cały czas to tutaj tworzę, cały czas to próbuję robić i nie pozwolę na to, żeby tu się młodzi panoszyli, bo sam wiem, jak mi było ciężko wejść do szatni. Jeszcze mają największy problem, nie chcą, nie wiem, nosić piłek po treningach na przykład. No może jak rozegrasz później kilka meczów w Ekstraklasie, to ty już się przebił, tak, tu już jesteś panem piłkarzem i ty już tego nie będziesz robił. Nie no, u nas tego na pewno tego nie będzie. Dopóki ja będę w tej szatni, to nie ma takiej możliwości, że taka sytuacja będzie. Ja sam to robiłem, kolej rzeczy. No. Najpierw praca, a później tutaj szacunek szatny. Ja pamiętam historię z Igorem Koziołem, chodzimy na boisku. On opowiadał mi kiedyś, tylko się młody poślizgnij na meczu, to zobaczysz. Ty, pośliznął się na połowie, poślizgnął, chcę strzelić gola. No ja, a ty, a myślisz, że ja coś mogłem powiedzieć? Nic nie mogłem powiedzieć. Tylko, że to są takie, wiesz, że później wraca do ciebie, to jest tak zwana karma. Szczęście mam, że trafiłem do takiej końcówki oldschoolowej polskiej szatni, gdzie jeszcze kazali mi sprzęt nosić i musiałem latać no z takim wielkim koszem z chłopakami, targać plecy, bo pękły, ale dlatego mówię, miałem szczęście, bo teraz już się nie spotyka takiej szatni i nikt młodych nie ciśnie, że tak powiem, i jest na pewno łatwiej teraz i przyjemniej, bo kiedyś to, jak mój tato jeszcze opowiadał mi, jak było kiedyś, to już w ogóle młody, to musiał tam wszystko robić, nie? Kawy musiały być gotowe, czy tam herbaty dla starych, buty wyczyszczone, także no ja butów nie czyściłem, ale ja pamiętam na przykład, że my się przez chwilę też nie przebieraliśmy z nimi, nie, w szatni. Że przebieraliśmy się obok szatni. Trafiłem na Arka Barana, czy Bartek Ślusarski też trzymał. Kiedyś chyba pamiętam, jak Ślusar wszedł do szatni i powiedział, że panowie, ciężko jest być dobrym piłkarzem, ale co wy możecie o tym wiedzieć? W przerwie meczu graliśmy, jak z Cardiff tego karnego obroniłeś w pierwszej połowie.
i podchodzi do mnie Adrian, bramkarz drugi. I on mi daje to. No i dla mnie koniec, nie? Aha, a on... I on tak stoi z tą, wiesz, i tak czeka na mnie. Sorry. I mówię to nie, bo jestem trochę, wiesz, trochę old school. I do niego wyciągnął łapę i mówię... Gratuluję, no, panie Fabianie. Tak. Josef, rażenty. Greg i Josef. Ja taki ostrężek, no są ostrężek, są... Não é? São os portugueses. Portugueses, praticamente. Fazem parte da família. Sim, sim. Fazem parte da família. É um grande gosto que vos vejo aqui, José. Estás bem disso? Super. Sérgio. Ej, ale to jest zajebiste, człowieku. Pod ogromnym wrażeniem. Ale jak, to jest fajne. Ja z mojej strony naprawdę gratulacje, panowie. Jeżeli chodzi o moje takie top 5 materiałów na food trucku, to Krzysztof Piątek Mediolanie, Wojciech Szczęsny, Józef Młynarczyk w Porto i taka dwójeczka w miarę świeża, czyli Krzysztof Mączyński z producem Nakumą i Dawid Kownacki przede wszystkim za treść, merytorykę. Ja bym dorzucił jeszcze Darka Dudkę, bo on odpowiedział naprawdę mnóstwo kolorowych anegdot. I Q&A z Wiśnią i Polkowosiem, to była absolutna petarda. No tak, mam nadzieję, że uda nam się podtrzymać ten wysoki poziom także w roku 2020. My oczywiście ruszymy naszym futraczkiem dalej w podróż po Europie, może także i po świecie. Także oglądajcie nas, śledźcie, subskrybujcie, jeżeli jeszcze tego nie robicie, a jeżeli podoba wam się ten projekt i co, życzymy wszystkim wszystkiego najlepszego. Bawcie się bardzo dobrze w Sylwestra.